Witam wszystkich przybyłych gości na 8. zlocie kół gospodyni wiejskich gminy Chełmża, oczywiście tym razem karnawałowym. Witam serdecznie. Gościmy dzisiaj na Świetlicy Wiejskiej w Grzegorzu na imprezie Bella Italia. Dzisiaj zabieramy Państwa w kierunku słońca, pysznej pizzy, oliwek, pachnących bazylią, potraw. Za chwilę te wszystkie atrakcje będą tutaj wśród nas. Organizatorem imprezy jest Centrum Inicjatyw Kulturalnej Gminy Chełmża i oczywiście nasze wspaniałe panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Grzegorza. Brawa! Proszę Państwa, dzisiejszą imprezę zaczynamy od pokazu kulinarnego i zapraszam tutaj naszych zaproszonych kucharzy z restauracji Mamma Mia. Buonasera a tutti. Mi chiamo Beata, sono del ristorante Mamma Mia. Abbiamo anche come nostra attività la vendita dei prodotti italiani. No to teraz po polsku. Dobry wieczór Państwu. Chciałam tylko się przedstawić. Mam na imię Beata. Przyjechałam tutaj razem z restauracją Mamma Mia, gdzie będziemy gotować dla Pani risotto. Oprócz tego zajmujemy się sprzedażą włoskich produktów. Wszystkie produkty sami przywozimy z Włoch bezpośrednio dla naszej restauracji, dla naszych klientów. Dzień dobry, nazywam się Filippo Ciaiolo i będę gotował dzisiaj risotto. Jedno będzie z suszonymi grzybami, a drugie będzie z rukolą i jabłkami. Dziękuję wszystkim za to zaproszenie na tą piękną uroczystość. Tak sobie jechałem i przyszedł mi do głowy taki tekst. Jedź tam, gdzie ludzie śpiewają, tam ludzie zawsze dobre serce mają. Za ten trud, za tą pracę, za przygotowanie tego pięknego wydarzenia chciałbym serdecznie podziękować tutaj KGW Grzegorz i złożyć podziękowanie i voucher o wartości 3000 zł na dowolny cel od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Zapraszam. Przekazuję tutaj voucher. Spoglądając na dzisiejszą salę, cieszą dwa fakty. Pierwszy fakt to frekwencja. Drugi fakt, który mnie ucieszył, jak tutaj na salę wszedłem, to panowie, którzy mi towarzyszą. Myślałem, że będę sam. I drugie panie, z racji tego, że jest to okres noworoczny, chciałbym wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzę wam przede wszystkim zdrowia, radości, uśmiechu na twarzy. To mam tu od siebie taki drobny podarunek na ręce pani przewodniczącej. O, przepraszam. Nie jest może to taki podarunek, jak tutaj od kolegi Bartka. Zaproszę cię na swoje urodziny, Bartek. Drogie panie, przepraszam, drogie członkinie i członku, bardzo cię przepraszam, bawcie się dobrze na dzisiejszej imprezie. Na pewno wszystkim to jest potrzebne, żeby oderwać się od codziennego życia i mieć przy takiej okazji właśnie możliwość spotkania się i zrelaksowania, mówiąc krótko.
Każde spotkanie to są nowe pomysły, kreatywne i dlatego też życząc Wam dalszej doskonałej zabawy, życzę, żeby tych spotkań było jak najwięcej, żebyście Panie mogły razem dobrze spędzać miło czas. Dzisiejsza impreza nie obędzie się oczywiście bez ważnego przysmaku, jakim jest pizza. I tę pizzę dzisiaj sponsoruje dla nas Pizzeria Pablo z Chełmży. Tutaj można sobie robić zdjęcia, tak jak jest zapowiedziane w zaproszeniu, w włoskiej tawernie. Pokaz wody uczestniczek imprezy z nagrodami dla chętnych pań. Oczywiście te pani, które będą miały ochotę wziąć udział w takim pokazie wody. I jeszcze mam 15 wodnych numerków. Zapraszam, zapraszam, bo jeszcze nie możemy doczekać. Zapraszam jeszcze raz na schody. Proszę ustawić się tak, żeby były widoczne numerki, bo panowie tutaj nie mogą się dogadać po prostu. Nasz wybór jest nie jednogłośny, ale konsensus jakiś jest. Więc szybko, numery 6, 8 i 3. I teraz po kolei wręczamy nagrodę. Brawa! Z pani. Dziękujemy gościom bardzo, dziękujemy koleżankom za przybycie i zapraszamy do dalszej zabawy.